Siemaneczko, z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was coś specjalnego. Może jeszcze nie wszyscy z Was o tym wiedzą, ale od wczoraj mamy już możliwość wzięcia udziału w zadaniach Fortnite Web Battles Swing Interaction to Earn In-Game Rewards. Jak widzicie, możemy tutaj zdobyć nagrody, przykładowo Milesa lub tam Spidermana, w zależności co wybierzecie. Na początku wybieracie team. Jak widzicie, no to już jest dosyć spora przewaga na stronę Milesa. Znajomi mówili, zapisz się do Milesa. No zapisałem się do Milesa i otrzymałem już dzięki temu tutaj emotkę Spidermana w czarnej masce, jest animowana, całkiem spoko. I każdego dnia, jak widzicie, tutaj musimy wykonać jakieś zadania. Zdaje mi się, że ostatniego dnia pewnie będą wszystkie nagrody do odzyskania, tylko zadanie będzie znacznie trudniejsze niż te zadanie dzienne, bo zazwyczaj tak robią w każdym evencie. No i tutaj mieliśmy po prostu punkty za eliminację na stronę Milesa. No i bierzemy udział oczywiście tutaj w drużynie zwycięskiej. Tak jak już wspomniałem, te drużyny są dosyć niezbalansowane. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij wrzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazylandia. Ciężkiej, tak jak już wspomniałem, te drużyny są dosyć niezbalansowane. Możemy sobie kliknąć, sprawdzić nasze staty, po prostu nam odświeży. I dodatkowo, jeśli danego dnia wykonamy zadania na 40 punktów, no niestety tutaj nie wykonałem, może dzisiaj mi się uda, to otrzymujemy również dodatkową ekstra nagrodę, czyli ekstra reward and a total of 40 points over the course of the 5 daily battles. No i dostajemy tutaj za 40 punktów emotkę Pickaxa, Spider Hammer Mallet oraz do niego wbudowaną emotkę, pewnie to jest jakieś uderzanie tego pajaca wyskakującego z automatu. No i w sumie to by było tutaj na tyle z omówienia tych zadań. Każdego dnia mamy dodatkową nagrodę. Tutaj mi się zdaje, że to jest znowu jakaś emotka. Tutaj być może będzie jakieś, no nie wiem, graffiti, jakiś wrap, może skin. Nie jestem pewien, jak ktoś wie więcej lub są jakieś przecieki. Ja zapraszam również na naszego Discorda Wazylandia, bo tam z dnia na dzień po prostu Kubek, nasz pomocnik społeczności, aktualizuje nowe przecieki z Twittera. No i będziecie mogli się dowiedzieć nieco więcej, co tutaj się kryje. I w tym dniu, jak widzicie, musimy zadać obrażenia. Tak więc myślę, że tutaj naparzanka jest jednym z najlepszych sposobów, o ile tutaj jest możliwość. Sprawdźmy jeszcze Battle Royale, Battle Royale 0 Beat, Islands by Epic. No nie ma sprecyzowane. Możecie mi napisać w komentarzu, czy zalicza również na naparzance, bo jest tylko napisane Battle Royale i Battle Royale 0 Beat. Ale naparzanka też się chyba dolicza normalnie jako Battle Royale. Nie mam tutaj napisane, że to nie mogą być rankedy. No, tak więc to by było na tyle z tych zadań, omówienia. Mam nadzieję, że uda Wam się odblokować wszystkie nagrody. Ja tutaj będę z Wami dzisiaj na live'ie robić te obrażenia. Zobaczymy, ile uda się wbić. Może uda mi się odblokować już tę emotkę. No i to by było na tyle. Ja Wam już nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia czy tam wieczora. I przypominam jeszcze o tym, że jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam Was do subskrypcji wraz z dzwonem, aby nie przegapić kolejnych filmów i ciekawostek. Oraz jeśli chcielibyście wesprzeć moją twórczość i kanał, aby w dalszym ciągu się rozwijał, zapraszam do skorzystania z kodu WazyGaming w sklepie albo poprzez opcję wsparcia YouTube'a. Dzięki temu będziemy mogli używać więcej emotek i więcej ciekawych rzeczy będzie wprowadzony na kanale YouTube'a. Tak więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WazyGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazyGaming w sklepie. Hej!